jedziemy na urodziny, a to jest moja stylizacja. Jane Birkin bike. Wyczuwalny klimat lat 90. Możecie mi wierzyć lub nie, tutaj jest wszystko. Powrót do przeszłości. A to? Nie wiem właśnie co to jest. Soro. Już po wojażach na Plim Targu i dało się coś kupić. Miseczkę. Na co się będzie? Coś fajnego. Rzecz, którą dawno chciałam już mieć. To jest do zgaszania świecy. Bardzo profesjonalny, elegancki gadżet. Fajna rzecz. Dwie książeczki. Pierwsza 500 zagadek z epoki renesansu, a druga to 500 zagadek o języku polskim. Także coś ciekawego i też książki takie z lat. Zaraz zobaczymy z jakich to jest lat. No nieźle. 1975. A tu też 1975. Także fajnie, ciekawe. Jeszcze taka stara czcionka w środku. Zapach charakterystyczny dla książek z antykwariatu. Fajna rzecz. I misa srebrna. Na dekoracje i jakieś inne jedzeniowe sprawy. Będzie na vlogu, będzie na Instagramie. Oglądajcie. Pozdrawiamy z balkonu. U nas już teraz relaks. Dziękujemy za uwagę. Dzień dobry, dzień dobry. Witam z mojej malutkiej szafy, którą przyniosłam do salonu. Piszecie do mnie w różnych wiadomościach, żebym zaprezentowała coś, co się nadaje na plażę, na wyjście do miasta, na wakacje, na taki klimat właśnie typowo wakacyjny, ciepły, gdzie można połączyć różne style ze sobą. Trochę inaczej się ubrać niż zawsze, bardziej kolorowo, połączyć wszystko ze sobą i żeby wyszło z tego coś dobrego. Więc ja dzisiaj przeszykuję dla Was 3-4 stylizacje, które moim zdaniem mogłyby się wpisać w kanon tych wakacji. Chcecie, żeby było oryginalnie? Chcecie, żeby było tak, jak ja bym się ubrała? Więc zaczynamy. Ubrania gotowe. Modelka gotowa. Kamera włączona. Zaczynamy. Do wszystkich osób, które teraz zaczęły mnie oglądać, to będzie pokazanie mojego stylu przekształconego na trendy czy nie trendy, które są obecne teraz, ale ja nie przejmuję się trendami. Stylizacja numer 1 to połączenie kostium kąpielowego, tak jak mówiłam, spódniczka jeansowa Dolce Gabbana i szara marynarka Escadé, która jak widzicie ma praktycznie taką samą długość jak spódniczka, co daje taki efekt dużej nóg. Bardzo elegancko to wygląda. Zapinamy guzik i mamy stylizację, która jest 100% elegancka, chociaż wyszliśmy z plaży. Pamiętajcie, wychodzimy z plaży, zakładamy marynarkę, spódnicę i mamy look idealny do restauracji, do kawiarni, na miasto. Mała torebka też się przyda do czegoś, albo koszyk, ale taka malutka najlepiej wygląda. Jeszcze coś dla osób odważnych. Kapelusz kowbojski, yeah! Kapelusz kowbojski, słomkowy, który chroni głowę, ale też dodaje charakter stylizacji. Wygląda to inaczej. Jest to oczywiście propozycja dla osób, które lubią taki styl. Ja lubię przełamywać różne style, łączyć różne rzeczy ze sobą, więc takie połączenia to dla mnie codzienność. Stylizacja numer 1. Wygląda tak. I jesteśmy gotowi do wyjścia.
Stylizacja numer dwa to takie połączenie, które kojarzy mi się z Cannes, Saint-Tropez, francuskie wybrzeże. Kostium kąpielowy z krótkimi spodenkami, który powoduje, że stylizacja wygląda jakby to był kombinezon. Kostium to Tom Ford, Gucci, a spodenki Zara. Obowiązkowo do takiej stylizacji klipsy, które dają efekt lat 90., które ja uwielbiam. I one mi zawsze towarzyszą w moich wszystkich stylizacjach. Włosy gładko uczesane, żeby stylizacja była jeszcze bardziej taka elegancka, spokojna, stonowana. Bo będzie się dużo dziać. A skoro dużo się dzieje, to wybierajmy jednak fryzury, które no nie są to jakieś loki, fale, fryzury, bo to jest zbędne. Najważniejsza jest ta część stylizacji, a dookoła musimy ją uspokoić. Dlatego do tej całości założę czarną marynarkę, która po prostu mi uspokoi całą stylizację. Będziemy mogli dodać jeszcze kilka rzeczy. No dobra, to wygląda tak. Na razie jeszcze bez butów, bo buty w ogóle będą wyjątkowe. Nie chcę, żeby cała stylizacja była bardzo elegancka, bo też nie da się z niej zrobić 100% eleganckiej stylizacji, przez to, że spodenki są bardzo krótkie i do restauracji na pewno by mnie nie wpuścili. Albo by mnie wpuścili, ale bardzo źle się bym z tym czuła, więc to taka bardziej propozycja na dzień, na południe. Do restauracji, na lunch, do kawiarni, na miasto po prostu, żeby chodzić. Dlatego nie wybieram butów na obcasie, tylko wybiorę mokasyny. Gucci, typowe, bardzo popularne. Bardzo klasyczny kształt, który idealnie pasuje do tej stylizacji, ale z charakterem, bo pantera, czyli trochę inaczej. Trochę oryginalności też będzie się działo. Ale wszystko w podobnej kolorystyce. Złoto łączy się z brązem, niebieski, czerwony, wszystko jest w podobnych tonacjach. Pasuje, zamyka, ale nie jest agresywne. To wygląda tak. Mam nadzieję, że mnie widać. Tutaj dzieje się najwięcej, więc żeby stylizacja nie była taka, że tu się dzieje, tam się dzieje, tam się coś dzieje, tu się dzieje, to róbcie ramę. Rama niech będzie ciemna. Niech środek będzie kolorowy, niech się tutaj dzieje, ale rama niech będzie czarna. Wtedy zamkniemy tą stylizację i wyjdzie nam z tego coś bardzo dobrego. Stylizacja numer 3 to będą lata 2000. I najbardziej charakterystyczny Dior w latach 2000. Kiedyś znienawidzone, dzisiaj wymarzone przez wszystkie influencerki. Dior, John Galliano na topie. Stylizacja numer 3 to najbardziej hot stylizacja lat 2000. Kostium Diora, spodnie z niskim stanem, wyciągnięte majteczki, żeby było widać charakterystycznego Diora. Ja tutaj jeszcze dodałam, żeby uspokoić, żeby tą stylizację. Koszulę Yves Saint Laurent vintage męsko. Jest w takim baby pink kolorze. To jeszcze dodaje takiego męskiego charakteru. Nie jest to takie przaśne. My, jak wiecie, oprócz tego, że wróciliśmy do lat 2000, większość tych trendów po prostu była bardzo przaśna i ciężka do udźwignięcia są dla niektórych. Albo byłeś totalnie w tym stylu, gdzie wszystko było kiczowate, ale byłeś w total stylu. Ja jestem jednak za tym, żeby wybierać te rzeczy, które były kiedyś, łączyć je z tymi, łączyć je ze swoimi i wtedy wyjdzie na coś najlepszego. Nie być tym takim klonem, który wybiera wszystkie rzeczy, czyli krótka spódniczka, jakieś topiki, jakieś puszki, jakieś buty na obcasie. Nie, jakby to jest za dużo. To już było. Nie odtwarzajmy tego. Wymyślcie coś nowego. A jeśli wam się podobają te trendy, to po prostu je stwórzcie na nowo, ale po swojemu. Więc ja jestem za tym. Więc tak, tutaj mam wyciągnięte majteczki do granic możliwości. Nie będę ich pokazywać.
Ale stylizacja wygląda tak. Zostawiłam jeszcze klipsy, bo chyba pasują do tego wszystkiego. A buty nie wiem, czy po prostu nie założę czarnych na koturnach, bo spodnie są na tyle długie. A dla osób, którym brakuje kilku centymetrów, to najlepiej takie buty założyć. One są stabilne, można w nich chodzić, nogi są od razu długie. Wyglądamy dobrze, dobrze się czujemy, cała stylizacja też się komponuje ze sobą. I mamy trzeci look, ostatni, plażowo-wyjściowy. Trzy stylizacje za nami, trzy różne style, trzy połączenia, trzy kombinacje, które początkowo do siebie nie pasują, ale wydaje mi się, że wyszło z tego coś dobrego. Jeszcze na koniec stworzyłam coś tak na super szybko, po prostu zrobiłam look totalnie jeansowy, koszula została, kostium biura został. Wychodzę na miasto, a Was zostawiam z moimi propozycjami. Dajcie znać, co myślicie, jak Wam się to podoba. Będę szykować dalej propozycje, całkiem inne. Dzisiaj byliśmy plażowo, wyjściowo, typowo wakacyjnie, ale następne filmiki będą troszeczkę inne, też coś związane z modą. Będziemy się skupiać na danej rzeczy i ją będę przekształcała na różne stylizacje. Także bądźcie ze mną, subskrybujcie, lajkujcie, będzie mi bardzo miło, jak będziecie oglądać i widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam i życzę Wam miłego dnia.